Witam w kolejnym odpytajce z czasownikiem reakcyjnym. Przypominam, włączcie sobie napisy, żeby móc śledzić to, co mówię z tym, co słyszycie. To jest to samo przecież. Wybaczcie, taki, a nie będę tak kasował. Żebyście porównali to, co słyszycie z tym, co widzicie, co jesteście w stanie przeczytać. Dobrze. Czasownik na dzisiaj, zdanie na dzisiaj brzmi: o co ona ciebie pytała? O co ona ciebie pytała? Spróbujcie sami teraz. Jeżeli się nie udało, podpowiadam wersję niemiecką, ale nie pełną. Puste miejsce. Hat sie dich gefragt? Puste miejsce. Hat sie dich gefragt? Mamy czas przeszły, mamy posiłkowy, mamy zaimek. O co? O co pytać? Co tam będzie? Wersja pierwsza. Danach. Wersja druga. Wonach. Trzecia. Worüber. Darum. Które z tych wersji będzie prawidłowych? O co ona ciebie pytała? Słuchajcie, wersją prawidłową będzie wonach. Wonach hat sie dich gefragt. Wonach. Skąd się wonach wzięło? Oczywiście na bazie przyimka nach. Ponieważ fragen, pytać, łączy się z przyimkiem nach. Pytać o coś. Ich frage dich nach. Pytam ciebie o. Tyle. Wonach, bo fragen się łączy właśnie z nach, a nie z über, a nie z a nie z innym przyimkiem, tylko właśnie z nach. No to dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny film. Pewnie jutro. Hej, trzymajcie się.